Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałabym poruszyć temat bryczesów, ocenić, które będą najlepsze dla jakich osób i generalnie zrobić taki mój subiektywny ranking rodzajów bryczesów. Więc bez zbędnego przedłużenia chciałabym Was zaprosić do oglądania. Oczywiście jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu chciałabym Was zaprosić na nowo powstały kanał Gazel Vlog. Już niedługo dobijemy tam 1000 subskrypcji, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Możecie tam się dowiedzieć trochę więcej o mnie. No ale teraz o bryczesach. Istnieje kilka rodzajów bryczesów i przetestowałam już wszystkie. Mam taki swój mały ranking i oczywiście różnych bryczesów w sumie używam do różnych celów. Nie jest tak, że mam tylko jedne i tylko jedne już teraz będę kupować te najlepsze. Mam do różnych rzeczy przeznaczone różne bryczesy i zwyczajnie wszystkie mi się do czegoś sprawdzają. Najpierw omówię wszystkie rodzaje bryczesów, z jakimi miałam do czynienia. Pierwszym rodzajem są bryczesy materiałowe z lejem materiałowym. Takie bryczesy możecie znaleźć w dość niskiej cenie w Decathlonie. Ich zaletą oczywiście jest cena. Zazwyczaj są bardzo tanie i przystępne dla początkujących jeźdźców, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, czy chcą wydawać dużo pieniędzy na tą pasję. A przyznam Wam szczerze, na bryczesy potrafi pójść dużo pieniędzy. Na pewno posiadają właściwości bryczesów, to znaczy nie mają po wewnętrznej stronie nóg szwów. I to, co często dokucza podczas jazdy, jeśli jeździmy na przykład w spodniach, to tego w tych bryczesach nie ma. Moim zdaniem te bryczesy to taki trochę jeździecki odpowiednik leginsów. Czyli raczej nie mają żadnych właściwości, jeśli chodzi o przyczepność, a bardziej właśnie jeśli chodzi o to, żeby nie obcierać tej wewnętrznej strony nóg. Moim zdaniem są całkiem przystępne dla jeźdźców właśnie początkujących, bo są nieco cieplejsze i nieco bardziej trwałe niż leginsy, ale jednak w późniejszych etapach jazdy bym zainwestowała w trochę inne. Ale także ja znajduję zastosowanie do tychże bryczesów, bo z wielką chęcią używam ich na lato. Jeśli na przykład przyjeżdżam do stajni na dyżur, albo po prostu tak o, w odwiedziny, to mam na sobie bryczesy, które są lekkie i w miarę jest mi w nich przyjemnie. Więc mam spodnie, które mogą się pobrudzić i też takie, które jeśli będę miała jakąś jazdę z partyzanta, to nie obetrę sobie nóg. Więc moim zdaniem są one w rankingu najniżej, ale także mają swoje zastosowania. Trzecie miejsce zajmują u mnie bryczesy z lejem skórzanym kolanowym. Czyli ten lej skórzany jest, czyli jest przyczepność, ale tylko właśnie na kolanach, co także jakiejś przyczepności dużej nie daje, ale już jakaś jest. Tych bryczesów bardzo, bardzo dużo używałam, bo były moimi pierwszymi, tak szczerze powiedziawszy. I dla mnie się sprawdzały na taki początkujący etap i także już na ten bardziej zaawansowany. Też zdarzało mi się je ubierać właśnie w takich sytuacjach, gdzie mogła wystąpić jazda, mogło jej nie być, w sumie mogą się ubrudzić. To też takie zastosowanie u mnie miały, ale to już jest ta w miarę lepsza partia bryczesów. I także cena jest niższa niż bryczesy, które omówię za chwilę. Także dla mnie mocne trzecie miejsce i przejdźmy teraz do drugiego. A drugie miejsce to skórzany pełny lej. Te bryczesy to jest jeszcze półka cenowa wyżej. To także jest klasa wyżej, bo już mamy przyczepność i na tyłku, i na kolanach, i generalnie na całej nodze. A jak założymy jeszcze do tego sztylpy albo czapsy, no to już w ogóle. Tych bryczesów raczej jako roboczych nie zdarzało mi się używać, z tego względu, że nie są dla mnie już aż tak wygodne jak te materiałowe, z materiałowym lejem bądź skórzanym kolanowym. No i też są droższe, więc nie chciałam ich zbytnio zajeżdżać jakimś błotem czy innymi tego typu sprawami. Czy dają przyczepność? Dają. I można znaleźć już takie w przystępnych cenach. Ja te moje, które tutaj prezentuję, zakupiłam za 140 zł. I mam także taką drugą parę, tylko że białą na zawody. Z czarnym lejem. I naprawdę jestem w stanie je bardzo, bardzo polecić i zawsze je polecam, kiedy tylko mogę, bo moim zdaniem to jest udany zakup. I długo klasowały się na miejscu pierwszym, ale zdążyłam poznać bryczesy, które aktualnie są na miejscu pierwszym, czyli takie z lejem pełnym silikonowym. Są jeszcze bryczesy z lejem kolanowym, silikonowym, ale umieściłabym je na równi z kolanowymi skórzanymi, bo mają podobną siłę zastosowania. W każdym razie, kiedy poznałam silikonowe bryczesy z pełnym lejem, to po prostu się zakochałam. Przyczepność jest
bardzo, bardzo duża. Przykładowo na Biance czy Solarze, którzy mają no dość niewygodny kłus, to bez problemu już teraz wysiaduję. Także nawet nie jest mi aż tak dyskomfortowo. I są już dobre czasy z tej wyższej półki cenowej, no bo najtańsze znajdziecie, myślę, że dopiero od 250 zł. I żeby to tak jakoś udowodnić, to te moje bez przeceny kosztowały 400 zł, coś około 400 mniej więcej. Dlatego moim zdaniem warto na takie breechesy polować na przecenach i myślę, że to jeden z lepszych prezentów od mojej mamy był, bo faktycznie ma praktyczne, mocne zastosowanie w mojej jeździe. Akurat tych breechesów już bym w ogóle nie założyła do roboty w stajni. Staram się dbać o nie jak najlepiej mogę, bo są to moje najlepsze breechesy i raczej nie chcę ich szybko zniszczyć. Ale przyczepność jest naprawdę dobra. Zazwyczaj też ich jakość jest bardzo dobra. Mocno pomagają w nauce właśnie wysiadywania i nawet nie w nauce, tylko po prostu w doszkalaniu się w tym. Więc moim zdaniem te breechesy mają same plusy. Ja akurat mam taki model, który ma połączony i skórzany pełny lej i silikonowy pełny lej. Więc to już w ogóle jest jakieś combo. No i co, naprawdę polecam lej silikonowy. Silikonowy kolanowy też miałam, ale jeździło mi się w nim podobnie jak w skórzanym kolanowym. Dlatego też umieszczam je na równi. Więc podsumowując, miejsce pierwsze, pełny lej silikonowy. Miejsce drugie, pełny lej skórzany. Miejsce trzecie, lej kolanowy skórzany oraz lej kolanowy silikonowy i miejsce czwarte, lej materiałowy. Oczywiście jest to moja subiektywna opinia. Jeśli macie inną, w jakichś breechesach jeździ wam się lepiej, to napiszcie w komentarzu. Chciałabym was też zaprosić na konkurs, który organizuję na fanpage'u Gazelhorse Team oraz na mój Instagram Gazelhorse Team. Jeśli film wam się spodobał, to łapkujcie, komentujcie, zasubskrybujcie. No i z mojej strony to by było na tyle. Do zobaczenia, buziaczki.